Albo deportacja, albo ekstradycja. Innego sposobu nie ma. Prokuratura wskazuje, jak, w jakim trybie można sprowadzić do Polski Pawła Szopę. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu twórca i właściciel marki Retis Bet został zatrzymany w piątek w Dominikanie. Jest podejrzany w sprawie wyprowadzania publicznych pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mariusz Sidorkiewicz. Ścigany czerwoną notą Interpolu Paweł Szopa został zatrzymany w miejscowości Punta Cana. To miejscowość położona na wschodzie Dominikany, słynna z rajskich, piaszczystych plaż. Ale jak sugerują dziennikarze Onetu, dla Pawła Szopy większe znaczenie mogło mieć sąsiedztwo lotniska międzynarodowego. Paweł Szopa, zgodnie z normami międzynarodowymi, został zatrzymany przez miejscową policję na prośbę polskiej policji, która właśnie w Dominikanie Pawła Szopę namierzyła. Nie mamy żadnych informacji wskazujących na to, aby to zatrzymanie miało gwałtowny przebieg, aby ścigany listem gończym 39-letni mężczyzna stawiał jakikolwiek opór. Z moich informacji wynika, że do zatrzymania Pawła Szopy doszło w godzinach przedpołudniowych w ostatni piątek w miejscowości Punta Cana na Dominikanie. Miejsce pobytu Pawła Szopy, poszukiwanego przecież od 2 tygodni listem gończym Interpolu, ustalili polscy policjanci, natomiast polskie służby nie brały bezpośredniego udziału w jego zatrzymaniu. Z taką prośbą do policji dominikańskiej zwrócił się Wydział Międzynarodowy Komendy Głównej Policji i przez funkcjonariuszy dominikańskich Paweł Szopa w tym dominikańskim kurorcie został w piątek zatrzymany. Pawła Szopę udało się namierzyć między innymi dzięki temu, że kilka tygodni temu jego obrońca skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie listu żelaznego. W tym wniosku wskazał, że jego klient wybiera się właśnie na Dominikanę. Dodatkowo, jak twierdzi obrońca Pawła Szopy, jego mocodawca, będąc w Dominikanie, sam zgłosił się do lokalnych władz z informacją o tym, kim jest, że jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu. No i miał deklarować, że gotów jest odpowiadać przed organami ścigania, że w przypadku, kiedy zostanie zatrzymany, prosi o to, aby nie kierować go do zamkniętej placówki dla migrantów, tylko po prostu przekazać stronie polskiej. Zresztą zdaniem obrońcy Pawła Szopy ta deklaracja świadczy o tym, że mężczyzna chciał dobrowolnie wrócić do Polski, miał nawet mieć wykupiony rejs samolotem 30 października. No ale polska prokuratura twierdzi, że takie deklaracje obrońcy w momencie, kiedy za jego klientem jest już czerwona nota Interpolu, są niepoważne. No bo trudno, aby prokuratorzy w świetle takich deklaracji wycofywali międzynarodowe poszukiwania i wycofywali czerwoną notę Interpolu. Tak czy inaczej, Szopa jest w ręku dominikańskiej policji. No i teraz rozpoczęły się żmudne procedury zmierzające do tego, aby wrócił do kraju, gdzie prokurator chce mu ogłosić bardzo poważne zarzuty dotyczące nadużyć w Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych. W tle mowa o setkach milionów złotych. Ten powrót do kraju możliwy jest albo wskutek deportacji, albo ekstradycji. Deportacja to wydalenie cudzoziemca z kraju na podstawie decyzji administracyjnej. Gdyby zastosować tę procedurę, wówczas Paweł Szopa w ciągu najbliższych dni znalazłby się w Polsce. Ale strona dominikańska musi znaleźć podstawę prawną. W praktyce może być to na przykład nieaktualna wiza, może być to nielegalny pobyt na terenie danego kraju. Wreszcie Dominikana może uznać, że taka osoba jest niebezpieczna dla porządku publicznego i na przykład na tej podstawie zdecydować się na deportację. Ale to wymaga bardzo starannej analizy prawnej. Ekstradycja to już droga sądowa, oparta na materiałach, na aktach sprawy, na uprawdopodobnieniu, że Paweł Szopa popełnił w Polsce przestępstwo i wtedy zgodę wydaje sąd w Dominikanie. To procedura, która może potrwać nawet kilka miesięcy. Jaką procedurę zastosuje Dominikana? Przekonamy się o tym w ciągu najbliższych dni. Paweł Szopa
oczekuje na samolot do Polski. Prędzej czy później to nastąpi, a kiedy już będzie w kraju, wówczas zostanie przesłuchany przez prokuratora. Wtedy usłyszy zarzuty, wśród nich zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wówczas po raz pierwszy będzie miał okazję, aby skorzystać z prawa do składania wyjaśnień. Prokuratorzy liczą na to, że te wyjaśnienia dadzą nowe światło i nowe tempo w postępowaniu, które prowadzone jest przez Prokuraturę Krajową.